Jako naród uważamy się za ludzi postępowych, chętnie korzystających z nowoczesnych rozwiązań, chociażby tych dotyczących płatności. Dynamicznie rośnie liczba i wartość transakcji bezgotówkowych wykonywanych przez Polaków, czy to za pomocą kart, czy smartfonów. Jednak obrót bezgotówkowy koncentruje się wśród najbardziej aktywnej części społeczeństwa, ludzi młodych i mieszkających w dużych miastach. Pozostali korzystają z gotówki, choć nie dlatego, że tak chcą. Ten brak akceptacji, o którym tak dużo się mówiło w ostatnim czasie, no jest dosyć naturalnym procesem. Po prostu nie ma takiego oczekiwania, takiej presji ze strony klientów, aby płacić kartą. Cały czas jako konsumenci jesteśmy przygotowani do płatności w dwojaki sposób. No jak płacimy kartą, jak możemy zapłacić kartą, to płacimy pewnie często kartą, ale jak nie można, to jesteśmy gotowi na gotówkę. Jeśli mieszkańcy miast mają środki, aby móc dokonywać transakcji, wtedy częściej je realizują. Wiemy, że na obszarach wiejskich poziom zasobności portfeli jest dużo niższy. To jest jedna z głównych barier obrotu bezgotówkowego w Polsce. Fakt, że w Polsce przywiązanie do realnego pieniądza jest duże, potwierdzają statystyki. 77% Polaków posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ale wskaźnik ten nie zmienił się w ciągu ostatnich 4 lat, sytuując tym samym Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Podobnie jest z kartami płatniczymi. Posiada je 66% Polaków, lecz są one wykorzystywane jedynie w 18% wszelkiego typu płatności dokonywanych przez osoby fizyczne. Proszę rachunek. Kartą czy gotówką? Już idę z terminalem. Proszę bardzo. I chociaż Polacy coraz chętniej korzystają z kart, to dlaczego wciąż rządzi płatność gotówką? 82%. Wynika to m.in. z tego, że połowa płatności Polaków wykonywana jest w małych sklepach spożywczych, kioskach, na bazarach i targowiskach, gdzie przyjmowana jest wyłącznie gotówka. Najczęściej punkt handlowo-usługowy nie akceptuje kart, bo nie posiada terminala. Cały czas przedsiębiorcy, duża grupa przedsiębiorców w tej grupie mikro, małych firm zwraca uwagę, że koszt wynajmu terminala jest zbyt dużą barierą, że to stały koszt, który co miesięcznie muszą ponosić, jest zbyt wysoki. Ten koszt oscyluje średnio w tej grupie na poziomie 130 zł, a koszt akceptowalny dla tej grupy to przedział 40-90 zł. To jest jakby jeden aspekt. No i drugi aspekt też, na który wskazują w mniejszej mierze, to są prowizje od indywidualnych transakcji. Receptą na przełamanie oporu drobnych przedsiębiorców przed obrotem bezgotówkowym miała być obniżka stawek interchange z poziomu około 1,7 do 1,8% w roku 2012 do około 1,2 do 1,3% w 2013 roku. Badania pokazały, że spadek opłat znacząco nie wpłynął na zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorców. To nie jest tak, że tylko jeden element, bo program jest od edukacji aż do kosztów, składa się na sukces związany ze zwiększeniem ukartowienia, czy ilości tego, co dotyczy samej usługi bezgotówkowej. Natomiast obniżenie interchange'u, oprócz nadziei, że wpłynie w jakikolwiek sposób na zwiększenie obrotu bezgotówkowego, ma jeden o wiele jeszcze ważniejszy cel. Opłata interchange nie jest w żaden sposób elementem gry rynkowej. Natomiast wszystkie inne opłaty od dzierżaw, to, czym mówił pan dyrektor z Narodowego Banku Polskiego, są już elementem gry rynkowej, więc to, na co nie mamy jako klienci żadnego wpływu, powinno być jak najniższe. Natomiast to, na co mamy wpływ, co może być przedmiotem naszej analizy, z czym możemy dyskutować, zgadzać się, wybierać lepsze oferty, no to ma wpływ. Czyli nie należy rozpatrywać kosztów tylko opłaty interchange, tylko wszystkich razem kosztów. A opłata, na którą nie mamy wpływu, powinna być jak najmniejsza. I taka była myśl prowadzenia interchange'u. A czy wpłynie? Podejrzewam, że tak. Ale to nie będzie przełom. Przełomem jest jednak bariera świadomości. Wdrażanie płatności bezgotówkowych zależy nie tylko od kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę. Swoją decyzję o możliwości płacenia za pomocą karty czy telefonu
uzależniają głównie od zainteresowania klientów 42%. Czy Polacy przekonają się do tych płatności bezgotówkowych? To jest proces, to są pewne zachowania społeczne, które mają miejsce. Absolutnie widać różnice pomiędzy wsią a dużymi miastami. No zdecydowanie jest mniejszy obrót bezgotówkowy, mniejsza sieć akceptacji w małych miastach. No to wynika z tego, że też tam ta gęstość banków, bankomatów jest inna. Gotówka jest bardziej powszechna, łatwiejsza w użyciu. W mieście jednak na każdym kroku można wejść do banku i jakąś tam operację wykonać. To po pierwsze. Po drugie, widać różnicę pomiędzy handlem a usługami. Handel jest bardziej nastawiony na akceptację kart płatniczych. Czy bariery w dokonywaniu płatności bezgotówkowych kiedyś znikną? Główną barierą rozwoju sieci akceptacji w Polsce nie jest wysokość pobieranych opłat, ale często brak potrzeby ze strony klientów płacenia kartą. Zmiana tego stanu rzeczy na pewno nie będzie prosta, będzie wymagała, powiedziałbym, działań o charakterze organicznym, edukacyjnym, wieloletnim. Wiąże się także w dużej mierze z poziomem ubankowienia w Polsce. Pamiętajmy, że co czwarty Polak wciąż nie ma rachunku bankowego. Dlatego też działania zmierzające do tego, aby zwiększyć poziom ubankowienia w Polsce, a także działania edukacyjne, które mają na celu przekonanie posiadaczy kart, użytkowników, iż tego rodzaju sposób dokonywania płatności jest dla nich wygodny, bezpieczny i właściwy, to jest droga, którą powinniśmy dążyć. Nie obracam gotówką, nie liczę jej, nie sumuję, nie zanoszę do banku. Wszystko odbywa się w sposób bezpieczny, poza, można powiedzieć, mną. I to również kwestia uświadomienia. Jedną z głównych przyczyn, dla których akceptanci decydują się na akceptowanie kart płatniczych, jest właśnie poczucie bezpieczeństwa. Więc widzimy, że to poczucie bezpieczeństwa jest zarówno po stronie użytkowników kart płatniczych, jak i akceptantów. Rząd przygotował plan rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020. Zawiera wiele działań, których celem jest popularyzacja kart płatniczych, płatności mobilnych czy przelewów. Dzięki temu udział gotówki w obrocie gospodarczym ma spaść, co przynieść ma wymierne korzyści dla firm, administracji publicznej i banku centralnego. Wiemy, że przyszłość będzie wyglądała interesująco, bo już teraźniejszość jest bardzo ciekawa. Z pewnością karty zastąpi telefon komórkowy. Widzimy już dzisiaj niejako bitwę o to, kto wygra ten rynek. Pretendentów jest bardzo wielu. Wygra ten, kto stworzy takie rozwiązanie, które będzie najwygodniejsze, najbezpieczniejsze dla konsumenta.